Słuchajcie, hejka, jak... O Jezu, może zdejmę. Hejka, jak widzicie, Karolcia już wróciła do mnie. Został sprawdzony alternator, wymieniony, wiecie, akumulator, więc no zobaczymy. Mega się cieszę. Ja i Karolcia już jesteśmy razem, także odezwę się później. Muszę na razie wyjść. A i mam nowe trzymadełko, na którym was mam, i zobaczymy, czy w trakcie jazdy nie spadniecie. Może zrobimy przejażdżkę po Warszawie, spróbuję wam pokazać. Znaczy tą trasę, którą będę jechała akurat teraz. Kawkę z McDonalda jak na razie, bo powiem wam, że mój ekspres się popsuł. Znaczy ekspres się nie popsuł, ale to do ubijania piany się popsuło, więc... Karolcia, że tak powiem, się popsuła, wróciła z naprawy, a teraz część do ekspresu musi przyjechać, żeby mogła pić swoją ulubioną kawę. No i tak to właśnie jest, słuchajcie, i dlatego dziękuję za kawę każdego dnia, bo po prostu nie wiadomo, czy to nie będzie ostatni dzień, kiedy piję swoją ulubioną kawę, więc cieszę się z każdej rzeczy. Także witam was w nowym vlogu, witam was z Karolci. Cieszę się, że piję kawę i dziękuję za to każdego dnia. Odezwę się za chwilę. Dobra, na razie muszę wyjść. Także wróciłam, słuchajcie. Maseczkę mogę sobie zdjąć i zobaczymy, czy przewiozę was trochę, jak wami będzie rzucało. Zobaczmy. Słuchajcie. Że my będziecie mogli zobaczyć, jak zielono już w Warszawie jest. Zresztą, kto jest ze mną na Instagramie, to na pewno widzi, jak codziennie ta przyroda normalnie wyskakuje. A po tych deszczach to jest taka piękna, soczysta, że to szok. Powiem wam tyle. No widzę, że was nie trzęsie za bardzo. Mega się cieszę. Wezmę was tak jeszcze, żebyście sobie popatrzyli, co się dzieje. No i tak, także słuchajcie, jak widzicie w załączonym obrazku, ja i Karolcia już jesteśmy razem. Już chyba nawet okular założę, bo to słońce takie. Powiem wam, że dzisiaj jest słonecznie, ale jeszcze, dziękuję, ale jeszcze nie jest, wiecie, tak ciepło, jak ostatnio było w ogóle. Ale tak fajnie, rześko. Zresztą teraz jest wczesna godzina, więc jeszcze po południu pewnie będzie jeszcze cieplej, także... Patrzcie, dmuchaw. I te dmuchawce, nie wiem, czy tutaj widzicie. A, będziemy dalej je mijać. Już tutaj widzę, to słuchajcie, te pyłki to tak po nosie dają. No i widzicie, tutaj właśnie żałuję, bo ja lubię, jak radyjko sobie gra. Wtedy ja sobie podśpiewuję. Na YouTube nie pozwalam wam, wiecie, na takie rzeczy. A na Instagramie, w relacjach, mogę to robić. Ucina mnie. Kurde, muszę, wiecie, to nowe trzymadełko, muszę sobie jakoś je ustawić lepiej. Widzę, że mi czoło przycina. Ale może i lepiej, bo ja mam wysokie czoło, więc tak trochę skrócone. Ale fajnie, bo chyba wydaje mi się, z tego co widzę, że nie trzęsie wami, więc to jest dobre. Także słuchajcie,
majówce, że tak powiem. Nastroje różne. Wiosna nie rozpieszcza. Właśnie teraz przejeżdżam koło swojej byłej fabryki. Słuchajcie. Tutaj za tym właśnie jest fabryka Oriflame. Czegoś takiego, nie? Że jakieś tam, wiecie, smutki, żale czy coś. Nie. Po prostu ja jak, wiecie, coś, kurde, no to mnie wkurza, że to mnie tak, o, może tak. Ale chciałabym, wiecie, wszystko wam pokazać, nie? Słuchajcie, no dobra. Chcę wam pokazać, jak na to pokazałaś, że chcę pokazać trochę przejażdżkę, trochę wam pokażę. O Jezus. Także o czym to ja mówiłam, zanim spadliście? Chyba o tym, że mamy maj, że minęła majówka, wiosna nas nie rozpieszcza pod żadnym względem. Nawet pogodowym. Więc myślę, że to jest bardzo dużo jak dla ludzi, którzy, wiecie, myślą, że życie jest jakby, wiecie, dążeniem do jakiegoś, wiecie, jednego kierunku, tak? I żeby był spokój, żeby było dobrze, żeby się nie zmieniało na gorsze. Słuchajcie, no nie ma tak. Nawet jak się wydaje wam, że jest dobrze, to każdy dzień jest inny. Czasami mamy lepsze dni, czasami mamy gorsze dni. To tak jak z pogodą prawie, tak? No ale ta rzeczywistość teraz ostro dała, wiecie, ludziom. Bo tak jakby się przestraszyli, że świat się zmienił. Słuchajcie, świat zmienia się codziennie. I tylko może teraz... No, goście, pewnie. No dawaj żółty, dawaj żółty. Dzięki tym takim zdarzeniom, które się wydarzyły, wiecie, ludzie tak wystraszyli się. To ma swoje plusy i minusy, tak? Bo, wiecie, kiedy się coś traci, kiedy zmienia się rzeczywistość, to człowiek nagle docenia to, co miał, tak? I warto jest to robić, ale też, wiecie, nie popadać w taką nostalgię, że o Boże, to wszystko stracone, teraz mamy inną rzeczywistość. I tak ciągle słyszę, że każdy chce nam wmówić, że świat się zmienił. Ja też nawet w którymś vlogu nawet chyba zatytułowałam, że świat się zmienił. Ale miałam na myśli, że świat jakby na naszych oczach się zmienił, wiecie. Tak? Jednego dnia wszyscy mieliśmy odsłonięte twarze, a już następnego wszyscy mamy zasłonięte. I to nie jest tak, że to jakiś tam wymysł jednego kraju, tylko na całym świecie, nie? Więc to jest takie niesamowite. Ale świat zmienia się codziennie. I to, co kiedyś wam też pokazywałam, że maski, że mówiłam na początku wam roku, że ten rok będzie rokiem masek. I miałam tutaj na myśli, nie zdawałam sobie nawet sprawy i w ogóle nie myślałam o takim wirusie, a po prostu o powietrzu, które jest pełne smogu. I pomimo, słuchajcie, tego, że siedzieliśmy w domu, mniej samochodów jeździło i tak dalej, to smog jest. Więc tak naprawdę, wiecie, pod tym wirusem jest niezły syf, że tak powiem, wiecie. To jest taka
przykrywka tak naprawdę do bolączek świata. I to właśnie świata. Także, ale słuchajcie, i to, co ludzie też zapominają, że świat zmieniamy codziennie. I nie zmieniamy, wiecie, nie wiem, globalnie, tylko lokalnie. A tak naprawdę osobiście, tak, wstaję i to ja podejmuję, kurde, żółte, dobra. Zagadałam się. Słuchajcie, i to ja podejmuję, tak, decyzję, że zrobię co innego, że ten dzień będzie inny, że po prostu go zmienię, tak? I ludzie tak często myślą, że chcieliby żyć inaczej, mieć więcej pieniędzy. Tylko że pieniądze niczego nie rozwiązują. Spróbuj żyć. Są tam ludzie, może popsuty. A, w telefonie. Świateł nawet nie ma zapalonych. Wiecie, i to, że tak mnie... Znaczy, powiem wam tak. Ja wam zawsze mówię, że wszystko jest w waszych rękach, pozytywne nastawienie i nikt nie ma wpływu na wasze życie jak wy. Oczywiście okoliczności, ktoś tam powie, no ale mnie to spotkało, to i tak dalej. Słuchajcie, ludzie sukcesu, ale ja tego nie lubię tak nazywać sukcesem, bo tak naprawdę ja bym mogła każdy dzień nazywać sukcesem. Tak, bo wiecie, o co chodzi w tym sukcesie? To właśnie nie chodzi o to, żeby mieć wszystko na talerzu i żeby mieć pieniądze i tak dalej. Tak, to jest fajne, ale uwierzcie mi, że ci ludzie, którzy mają te pieniądze, to oni nie traktują, nie podchodzą w ten sposób do pieniędzy. Oni je mają i gdyby je nawet stracili, to by je odzyskali, bo właśnie na tym polega, wiecie, cała ta inteligencja, to właśnie to bogactwo wewnętrzne, to, że oni, wiecie, bieda mentalna właśnie będzie wam mówiła, że oni chcą pieniędzy więcej, bo im brakuje. A ludzie bogaci w środku, oni zawsze te pieniądze zdobędą, bo wiedzą, że te pieniądze to nie jest papier. Papier jest kredytem. Tak naprawdę prawdziwy pieniądz to jest złoto, to są kruszce, srebro. A oni wiedzą, że potencjał i siła jest w umyśle, słuchajcie. I dlatego ludzie, wiecie, śmieszy mnie, bo bogaty jesteś, to nie wiesz jak i tak dalej. To nie o to chodzi, słuchajcie. Bogactwo jest w środku. I to niektórym się wydaje, że to jest banalne, ale to nie jest banalne. Bo tak jest. Zaraz wam powiem, tylko muszę się skupić, bo wjeżdżam na rondo. I tutaj jestem w połowie. No, jedziemy. Wiecie dlaczego? I ktoś mówi, no ale ja jestem z biednej rodziny i tak dalej. Tak, i to są schematy i tego nie wybieramy, gdzie się urodziliśmy. Ale wielu ludzi, tak naprawdę tych, którzy zdobyli tą prawdziwą fortunę, ale słuchajcie, nie fortunę, którą macie na myśli, nie wiem, wielkie pieniądze, ale w ogóle doszli do czegoś, zmienili swoje życie, to są właśnie ludzie, na przykład, którzy wyrwali się, nie wiem, z patologicznej rodziny, wiecie, gdzie wzorce były, tak, picie alkoholu, nie wiem, narkotyki, wszystko jedno. To jest wielki sukces. I powiem wam, że bieda mentalna jest wtedy, kiedy ktoś powie, no to, no tak, wyrwał się, no ale ten, co ma pieniądze, to ma sukces. I to właśnie wtedy, o, wojsko, i to wtedy właśnie pokazuje, jakim jesteś człowiekiem. Wiecie, jeżeli ktoś tak mówi wtedy, to ja już wiem, no po prostu to nie jest coś złego, ale wiem po prostu, z kim mam do czynienia.
bo ogromnym sukcesem, i nawet człowieku nie masz pojęcia, jakim sukcesem jest wyjść ze schematu, nie wiem, rodziny patologicznej i na przykład się wykształcić i pójść w zupełnie innym kierunku. To jest dosłownie jak nowo narodzenie. To jest ogromny sukces i dlatego Wam mówię, i ten sukces wychodzi z środka, z postrzegania, że ja mogę co innego i to ja wybieram, dokonuję wyborów. I dlatego mówię Wam, że właśnie świat się zmienia od siebie, od środka, bo Wy, każdy z Was jest światem. Dużo gadam już, co? To będzie chyba taki vlog jadący. Wojsko, mam ochotę zamachać. Ja lubię wojskowym machać. Nie wiem jak wy. Hejka! Fajnie jest. Jezu, zaraz się z wrażenia. Tutaj są takie, wiecie, poligony też szkoleniowe. I właśnie do tego zmierzam, słuchajcie, że bieda zaczyna się w głowie, bieda mentalna. I dlatego, słuchajcie, te wszystkie socjalne dodatki, pieniądze nic nie dają, bo one nie zmieniają myślenia, wiecie. Tylko zmieniają na to day i ciągle więcej. I mimo że dostają ciągle więcej, to po prostu ludzie tak nie potrafią, nie wiem, zainwestować wtedy tych pieniędzy, żeby pójść się, nie wiem, wyedukować, albo na jakieś szkolenie, albo po prostu odłożyć i tak dalej. No ale to jest właśnie ta bieda mentalna i wtedy nie wiadomo, ile byś miał pieniędzy, to one nie zbudują ci szczęścia, nie zbudują ci, wiecie, w tych... tego sukcesu, co ludzie myślą. To tak nie działa. Fajnie. O, widzicie? Teraz może... zobaczycie, że nie machałam sobie tak, wiecie, do kogoś, tylko widzicie? Tutaj jedzie wojsko. Także... tak. Ja tak mam, że macham do ludzi. Jak się patrzą. Niektórzy się peszą, bo myślą, że po prostu się patrzą i ja tak robię. Nie, po prostu to jest po prostu gest, wiecie, uśmiechu, po prostu pozytywnej energii. I nawet jak ktoś tak się dziwnie spojrzy albo jest taki speszony, to później naprawdę tak na sercu się ciepło robi ludziom. Serio. Naprawdę. Więc uśmiech, dzień dobry, naprawdę pomachanie komuś obcemu. Przecież jacy my jesteśmy obcy? Jesteśmy tu, w tym miejscu, w tym państwu, w tym państwie akurat, w tym momencie, więc los nas jakby zbliżył. Więc już nie jesteśmy obcy. Mijamy się. Wiecie, to nie znaczy, że nie wiem... rzucamy się na szyję i tak dalej, ale wiecie, ta pozytywność, uwierzcie mi, ma ogromną moc, bo to, że się do kogoś uśmiechniecie, to naprawdę może ten ktoś tego dnia miał gorszy, trudniejszy dzień, a wasz uśmiech naprawdę to jest tak jakby taki, wiecie, plasterek, to taka pigułka szczęścia. Mało tego, pigułka szczęścia, która, wiecie, uzależnia, bo później naprawdę, jak Wam to wejdzie w nawyk, tak jak mi, to po prostu, wiecie, ci, którzy dają ten uśmiech, to też dostają. W sensie takim, że ja z tego mam radość po prostu. I kiedyś na początku to inaczej do tego podchodziłam i złościło mnie to, ale wiecie, bo Polacy tak, no, nie wiecie, nie, jakby nie mówię, że wszyscy, ale większość jest taka, że są gburowaci i nieraz Wam opowiadałam, że zdarzało mi się, że mówili, tak, coś się śmiejesz i tak dalej, ale mnie to
smuciło kiedyś, ale wiecie co, jeżeli po prostu wiecie, że to jest siła, to później jest coś takiego, że słuchajcie, nie patrzy się na to, co się zyskuje, tylko na to, co można dać. No. I później już jest tak, że ja wiem, że może ten mój uśmiech nie zmieni wszechświata, ale mam wpływ na daną sytuację, na dany moment. I pozytywność, wiecie, działa w ten sposób, że na was działa, tak? Czyli na mnie działa. Ja już nie patrzę, czy ktoś mi to da, rozumiecie? Tylko ja daję ludziom. I ja mam z tego radość, że ja mogę to dać. Także to jest zupełnie już inny poziom, wiecie? To już wtedy nie jest właśnie, że patrzycie, żeby ktoś się do was uśmiechnął, tylko ja się uśmiecham. I ja już nie patrzę, czy ktoś się uśmiecha, czy odwzajemni, tylko po prostu idę dalej. Ale oczywiście jest mega fajnie, jeżeli to jest odwzajemnione, tak jak ci żołnierze, policjanci, słuchajcie. Był koronawirus i słuchajcie, spacerowałam z psem i po prostu mówiłam im dzień dobry, zagadywałam. Wiecie, to nie jest tak, bo to są ludzie. I wiecie, i policjanci źli. Nie, to jest ich praca, no. Policja, podobnie jak żołnierze, wykonują rozkazy. Ale to nadal, słuchajcie, są ludzie. To nadal są ludzie. I dzień dobry, uśmiech, wierzcie mi, że poprawi wszystkim, wiecie, relacje i nastrój i zmieni dzień. Tak samo ten policjant, do którego się uśmiechnę, powiem dzień dobry i pójdzie dalej, nawet jeżeli znajdzie się w jakiejś sytuacji tak stresującej, to co dostał, to dobre, zaowocuje. Bo i on będzie miał lepsze nastawienie. I po prostu właśnie to tak działa, słuchajcie, że później nie patrzycie, czy dostajecie to, tylko po prostu dajecie. Macie, to się odwraca, wiecie? Że po prostu macie przyjemność w tym, że możecie to dawać. O, serio. I z tego czerpie się pozytywność. To jest następny etap. Ja jestem właśnie na tym etapie, że mnie to po prostu bawi, cieszy, że mogę do kogoś się uśmiechnąć, pomachać, powiedzieć dzień dobry. I nie oczekuję, że ktoś to zrobi. Bo ja mam w tym pozytywność, że ja to robię. Także polecam wam. Na początku jest tak, no wiecie, speszenie też czasami, tak, bo ludzie różnie reagują i tak dalej, ale nie wiem, jak wam to powiedzieć. No to jest traktowanie właśnie, żeby przejść jakby nad tym do tego, żeby nie odczuwać tego zażenowania albo w ogóle, no tak, nie odbierać, że jak ktoś tam się skrzywi albo coś, to żeby to nie speszało, to po prostu traktujcie to. Wiecie, no, inni ludzie są odzwierciedleniem nas też. I to nie chodzi o to, że jak ktoś jest zły, tak, no to znaczy, że my jesteśmy źli. No, każdy z nas trochę jest zły. Ale chodzi o to, że wtedy patrzycie na tego drugiego człowieka, że on jest na innym po prostu etapie. Ja też kiedyś taki byłem. Mniej albo więcej, ale taki byłem. I wiem, że dawanie pozytywności, uśmiechu pomaga, więc idę. Wiem, że czasami będzie tak, ale idę, bo wiem, że warto. Bo to jest, jak ja bym sobie robiła, tak, uśmiech dla siebie. I później to właśnie tak staje się uśmiechem dla was. No i teraz się zaczyna tutaj, słuchajcie, szukanie miejsca.
że wytrzęsło was, ale mam nadzieję, że nie na tyle, że po prostu, nie, może tutaj się zaparkuję, bo się jeszcze raz przejadę. Sorry, że mnie ucinało, bo widzę, że teraz mi znowu czoło zabrało, ale słuchajcie, mam nadzieję, że ta przejażdżka, tu myślałam, że się może tu się zmieszczę, ale tutaj takie, dobra, jadę dalej. Przejedziemy się jeszcze raz. Słuchajcie, jeszcze was trochę przewiozę. Ucina trochę, no ale sorry za to, słuchajcie, no muszę jeszcze nad tym trzymadełkiem popracować, ale ono w miarę po prostu nie trzęsie chyba wami. A tak chciałam po prostu pogadać tak jadąc, żebyście mieli trochę obrazków z Warszawy, co się dzieje na ulicach. Teraz jest rano, więc jest naprawdę luz, więc też możecie zobaczyć. Też bardzo, nie wiem, słuchajcie, jeżeli mijam, nie wiem, robotników na drodze, czy ludzi, tak, którzy, ten też się uśmiecham. Wiecie, to jest taki rodzaj szacunku, podziękowania, że widzę człowieka, widzę jego pracę, doceniam to, ale wiecie, i doceniam to, i to nie jest... Wiecie, może to też trzeba najpierw umieć doceniać, żeby robić takie rzeczy, tak? Żeby robić takie proste gesty uśmiechu, podziękowania, dzień dobry, no to trzeba też najpierw jakby docenić to, zrozumieć. Czuć w ogóle też taką potrzebę, tak? No nie wiem, ciekawa jestem, jak wy do tego podchodzicie. Robię jeszcze raz kółeczko. Nagadałam się niemiłosiernie. Niemiłosiernie dużo się nagadałam. Ale no, nie było takiego vloga. Przetestowałam razem z wami trzymadełko, więc zobaczę, ale myślę, że jest spoko, tylko dobrze by było, żebym tak ustawiła, żeby w miarę mnie tam nie ucinało. Tutaj mogłabym w sumie wjechać. Albo tu? Albo tu. Dobra, może tu sobie wjedziemy, kurde. Teraz jest taka pora, słuchajcie, właśnie, że tutaj jest trudno zaparkować, ale później jak wyjdę z Jeanem, to po prostu Jean będzie miał frajdę i się przejedziemy, bo wtedy jest o wiele więcej miejsca. No tutaj jest też śpiący trochę, więc taka górka, nie górka. Dobra. Także, no, tu ładne słoneczko nam wyszło, słuchajcie. Także żegnam się z wami w tym vlogu. Mam nadzieję, że za bardzo wami nie trząchałam. Pozytywność to też jest właśnie, że jakby w odruchu już macie, że widzicie, że to są zmiany. Po prostu. I one was cieszą, rozwijają. Boże, i tyle. Dobra, trzymajcie się zdrowo. Kończę ten mój wywód. Piękny majowy dzień. Dzięki, że byliście. Dajcie znać, co myślicie o tym i w ogóle jak wy podchodzicie do tego, czy machacie ludziom, kłaniacie się, mówicie dzień dobry.
przesyłacie pozytywną energię. Jeżeli nie, to ja Wam przesyłam pozytywną energię. No i mam nadzieję, że zawsze u mnie możecie ją złapać. Trzymajcie się zdrowo, widzimy się niedługo w następnym. Mam nadzieję, że za bardzo nie cząchało i coś doleciało.